Skoro widzicie ten ekran, to znaczy, że rzuciłem YouTube'a i zostałem bossem narkotykowym. Wstąpiłem do kartelu. Teraz wam opowiem moją historię. Zmieniłem też imię, teraz się nazywam Cezar. Jestem bezrobotnym, wąsatym miłośnikiem palenia papierosów. No ale hajsy mi się z YouTube'a nie zgadzały, więc byłem zmuszony poszukać pracy. Oczywiście na słupach, bo gdzie by indziej. A, no i oczywiście się też musiałem przenieść w czasie do lat 80. I znalazłem to jedno ogłoszenie. I podniosłem słuchawkę, aby zadzwonić. No i dzwonię do jakiegoś dziwnego człowieka, obcego człowieka. Halo? Hola! Oczywiście też się nauczyłem hiszpańskiego, żeby nie było. Bo mieszkam teraz w Wenezueli albo w jakiejś innej Kolumbii. Mam na imię Cezar. Cezar Garcetti. Dzwonię do ciebie w sprawie ogłoszenia. Podobno szukasz partnera. Ja? Głos obcego jest donośny, gładki i ciepły jak świeżo zaparzona kawa. Miłość czy biznes? Możliwe, że wybrałem zły numer. To zależy, czego szukasz, senor. Hidżebuta, nie mam czasu, żebyś mnie tutaj robił w konia. Znowu się zaciągnąłem fajką. Jestem mocno uzależniony. Moje przeprosiny, zacznijmy od nowa. Pieniądze leżą na ulicy, ale są głęboko zakopane i potrzeba do tego więcej niż jednej osoby. Potrzebuję partnera. Mogę na ciebie liczyć? Tak po prostu chcesz mnie wziąć i zatrudnić? Tak, dokładnie tak. Dam ci nawet klucze do mojej rezydencji i pieniądze są ukryte w ścianie. Masz do zrobienia jedną prostą rzecz. To po prostu musisz zająć się agrokulturą, musisz hodować, sprzedawać roślinki. Najpierw zrobimy sobie z tobą test. Znaczy w sensie, no, że tam na okres próbny. Maravilloso. W takim razie załatwione. Będę w kontakcie. Buona serte, Cezar Garcetti. Także jak widzicie, po prostu dzwonił do nas jakiś obcy koleś, dał nam klucze do willi, w której mamy kupę hajsu. No i mam zbudować po prostu, mamy sobie hodować kwiatki. Tylko takie kwiatki, no, to nie będą jakieś tam tulipany, czy jakieś tam inne stoprotki. Tylko musimy hodować opium na przykład, albo jakieś takie, tego typu rzeczy. Mamy takie zadanko, zobaczcie. Używając brudnych pieniędzy, zbuduj 3 farmy opium. Oczywiście tu mamy, jak widzicie, brudne pieniądze i czyste pieniądze. Brudne, czyli takie ze sprzedaży narkotyków i czyste, czyli już takie na przykład, że nam przyjdzie potem urząd skarbowy z zapytaniem, skąd mamy te hajsy, to wtedy mówimy, no tutaj patrzcie, mamy tutaj uczciwie zarobione, no a brudne, no niestety nie. Także budujemy sobie najpierw właśnie farmy. Może najpierw sobie zróbmy tutaj drogę jakąś. Szkoda, że nie widać. A, sobie zrobimy może stąd dróżkę. Dobra. Teraz sobie wybudujmy najpierw może warehouse na środku. Ja już tę chwilę pograłem, więc mniej więcej wiem, o co tu chodzi. Workshop. Gdzie jest warehouse? Communicate jest. Sobie będzie tutaj może. I teraz 3 farmy budujemy. No. Materiały farmy. Budujemy sobie jedną, drugą i trzecią. Dobra, mamy te 3 farmy, mamy dróżkę. Zobaczmy sobie, czy jest połączenie, czy się samo zrobiło, czy muszę coś tam robić. Samo się zrobiło, widzę tam do jakiejś małej odległości samo się robi. Tak więc mamy już wszystko zbudowane, zaraz się zrobi trzecia farma. Co jeszcze? Połącz wszystkie warehouse'y z drogą właśnie z naszymi farmami. No to tak też uczyniłem, żeby nie było. Tutaj sobie jeżdżą te nasze ciężaróweczki. Tutaj ten warehouse po prostu musi być blisko, bo widzicie, ma takie kółko wokół, to jest właśnie zasięg tego, nie może być, nie mogę tego zrobić na przykład tutaj, gdzieś tej farmy, bo to nie będzie działać. Także pierwsze znak zostało wykonane bez problemu, także jestem świetnym biznesmenem, jak widzicie, super. Zobaczmy sobie znanko może drugie, chociaż nie ma jeszcze. A, się pojawiło, dobra, pojawiło się właśnie teraz. Co tu musimy zrobić? Przenieść Cezara, czyli mnie teraz, do
Warehouse, no to idziemy stąd, bo teraz oczywiście mieszkamy w Amado, w jakimś wenezuelskim czy kolumbijskim mieście. Także się przenieśmy do naszego Warehouse'a. The Move. Move, czyli przenieś się. I on sobie teraz jedzie, jak widzicie, wjeżdżamy z tego miasta. Mamy fajne, piękne, żółte autko, jakiś muscle car. Duży, no, widać, że z przodu duży silnik, ale drogi krzywe, bo się strasznie telepie. No, ale udało się dojechać na czas. Także pakujemy się teraz do naszego warehouse'a, czyli no jakby to do magazynu. O, to jest dobre tłumaczenie. Magazyn. Zdanie drugie. Dostarcz opium używając mojej umiejętności. No to co? Bierzemy stąd w takim razie siebie i bierzemy deliver. I bierzemy opium i dostarczamy, a może tylko 10 na raz wziąć do aerodromu, czyli no do lądowiska czy lotniska, jak tam kto woli. A, to tak wolno jedziesz, panie? Może trochę szybciej? My jak na pełną prędkość. I piątka, szóstka nawet. I tutaj, na tym drifcie przez miasto prosto jedziemy do aerodromu. Co robimy dalej? Aha, to musimy teraz poczekać. Co tak wolno jedziesz? Szybciej, szybciej, szybciej. Okej, okay, następne zadanko trzecie w tym tasku. Teraz w swoim magazynie ustaw lądowisko jako dodatkowe miejsce przechowywania, czyli dodatkowy kierunek, wybieramy lądowisko, znowu hops, jest, i dostarcz opium do aerodromu, czyli tutaj już jak widać jadą, znaczy jechały, ale chyba znikły chwilę temu, ciężarówki widzę. O, jadą znowu, ma tylko dwa, bo ja mam teraz też dwa. Ale czemu wjeżdżają? Nie mogę jakoś tam z tego zrobić, żeby te one były bardziej tak zapakowane, a nie tak, że po dwa? Dobra, skoro tam jadą, to sobie w międzyczasie może dobudujemy więcej tutaj fabryczek, żebyśmy mieli więcej hajsów. Tylko tutaj, jak to obrócisz teraz? To jakoś tam się dało chyba obrócić. O, jest, na Z i X się obraca. Tutaj jeszcze jedna setka, a nawet dwie setki wejdą, myślę. Jedna, druga. No tutaj może być słabo. To sobie wrócimy jeszcze w tą stronę, żeby było setka. I kolejna. Dobra, teraz trzeba zrobić tylko do nich drogi we wszystkich. Tutaj najbliżej tego, żeby była. Tędy się fajnie było przycisnąć. Nawet da radę, zobaczcie. I teraz w tą stronę analogicznie. Też jakoś tak w miarę najbliżej. No, stąd jeszcze tutaj. Dobra, zobaczmy sobie teraz, czy... Aha, nie ma połączenia, muszę zrobić takiego myka. Tak samo tutaj. A tutaj już chyba jest, nie? Nie wiem, czy jest chyba... O, teraz będzie na bank. Okej, okay, mamy teraz, widzicie, aż... Ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć fabryk. Aha, do tej jeszcze nie mam dojazdu, więc sobie zróbmy. A, ta będzie miała drogę na skróty. Chociaż nie, teraz zrobiłbym sobie jeszcze jeden magazyn, bo może się okazać, że to będzie za mało. Sobie zróbmy może jeszcze jeden magazyn i dopiero potem sobie zrobimy drogi, tak będzie po prostu prościej. Magazyn tutaj nie postawię, tutaj nie postawię, mogę go wrócić? Mam bokiem, o, dobrze. To nie będzie tutaj, będzie miał, te wyjdzie. Oj, mam znowu telefon, ale nie ma czasu na taką rozmowę. Halo, cześć, co tam u ciebie? Prawie cię pocałowałem, budowałeś mocne fundamenty, no i... Wiara jest podstawą takiego profitu. Także pauza. Znam cię dobrze, chociaż nigdy cię nie spotkałem, senior. Jak pewnie wiesz, jestem religijnym człowiekiem. To jest takie pytanie retoryczne trochę. To dziwne. Człowiek, który odkrył ten biznes, jest partnerem. Nie, to dziwne jak na człowieka nowego w tym biznesie. Okej, okay, teraz rozumiem. Moja matka jest kobietą głęboko wierzącą. I nabyłem od niej pewne cechy, jeśli to dobrze przetłumaczyłem. Ale prawda jest taka, że biznes jest daleko od moich planów. Nie wiem, czy to dobrze przetłumaczyłem. No nic. Ale chciałbym wrócić do... Tak, lojalny syn swojej matki to cenna rzecz. Jestem pewny, że się zgodzisz z tym. Czyste ręce nie obrażają nikogo, prawda? Brudne pieniądze są jak węgiel. Mocne paliwo, ale brudzą twoje dłonie i zostawiają syf wszędzie. No w sumie tak.
Także musimy myć nasze ręce. Nasze ręce. Dostarczyłem ci nowe pieniądze. Mam nadzieję, że dobrze je wykorzystasz na inwestycje. Wybuduj fabrykę, znaczy fabrykę, firmę taksówkarską. Zresztą kup po prostu. Będę w kontakcie. Także jak widzicie, mamy budować zaraz sobie właśnie firmę do taksówkarzy, ale jeżeli ten szybko warehouse tutaj jakby wszedł, to byłoby świetnie. O, pięknie wszedł. Tak jak widzicie, on tutaj nie sięga do wszystkich, ale to nie szkodzi, bo ten sięga do całej reszty, więc ten będzie miał po prostu tutaj tą część, tą część i będzie gitara. Mamy dwa, tak zrobimy sobie identycznie, tak że od razu idziemy z tym na lotnisko. Jakie mamy nowe zadanki? Wybuduj Taxi Company w mieście Amado. Jak to teraz wybrać tutaj w miasto Amado? Wy macie to, mam to kliknąć, kurczę panie. Buildings, Taxi Company i aha, i a nie mam, po prostu który mamy więcej? Mamy Dirty Money, aha, będzie drożej, okej, okay, trudno. Więc niech się buduje. Under Construction, gdzie jest Under Construction, to jest to? Tak, następne. Wykorzystuj Cezara, żeby dostarczał pieniądze do taksówek. Czyli tak, najpierw jedź tutaj. Czekaj, tak, stop. Dojedź tutaj, potem cię wykorzystamy, żebyś mógł zająć się dostarczaniem pieniędzy. Czyli zamiast razopią, to bierzemy hajsy i dostarczasz je do budowy, czyli to będzie to chyba, nie? Żeby się upewnić, że gdzieś indziej. Dobra, aż 15 tysięcy, więc to trochę zajdzie czasu. No i potem włącz firmę taksówkarską i wypierz 1800 brudnych pieniędzy, a właściwie zamień je w czyste pieniądze. O, to prosta sprawa, czyli musimy je wyprać. Znaczy, no pranie pieniędzy polega właśnie z grubsza na tym, że pieniądze z nielegalnego źródła chcemy w jakiś sposób tam przed władzą przedstawić, że to są pieniądze z legalnego źródła, czyli na przykład zakładamy sobie jakąś firmę i udajemy, że mamy normalną firmę i tak naprawdę to z niej mamy te pieniądze. W takim dużym, dużym uproszczeniu, ale to oczywiście nie jest kanał na temat jak prać brudne pieniądze, tylko kanał o grach. A właściwie to teraz o grach, takich, w których się gra gry narkotykowe. Także chwilę to zajmie, także wracam do was za jakiś czas. Oj, tutaj drogi nie mam jeszcze, zobaczcie, więc szybko tutaj trzeba dróżkę doprowadzić. O, i już jest. No i zostało tam do dostarczenia troszeczkę ponad 2000 dolarów. Zobaczcie, mamy już praktycznie całość. Więc jeszcze tylko sobie raz dojadę, 2002, te potrzeba, 2007. Serio? Co, że mam tyle kasy, czy jak? No nic, w takim razie to musiał przyjechać jeszcze raz, w takim razie 76, no. Dobra, i jedziemy z ostatnią dostawą pieniędzy. Mam więcej nawet niż potrzeba. Także teraz się... A, tu jeszcze musimy przekazać, że to się wybuduje. No i za godzinkę już mamy wybudowaną pierwszą firmę taksówkarską, która już nam pierze pieniądze. Zobaczcie, za dwa dni nam wypierze 1800. Czyli te zamienią się w te. Przynajmniej jakaś tam część z nich. No i udało nam się już tą firmę, że tak powiem, uruchomić. Teraz tylko czekać, aż wybierzemy te pieniądze. Oczywiście pranie też nie jest całkowicie darmowe, więc to też, no, jak widzicie, tam utrzymanie jakieś tutaj kosztuje. Zobaczcie, to kosztuje 300 pieniędzy, ale nie wiem których, chyba tych brudnych, bo czyste są na niebiesko. Więc zaraz sobie wypierzemy za dwa dni. No i jeszcze chwila i wyprane pieniądze. I znowu pierzemy kolejne dwa dni. Także misja wykonana. Także, ach, zapach świeżo wybranych pieniędzy. To jest piękne, czyż nie? Jestem pod wrażeniem. Ciężko pracujesz. Dziękuję. Za ciężko. Jak będziesz kontynuował z taką intensywnością, możesz się załamać, zanim zbierzesz owoce tej pracy. To ciężka praca, ale ktoś musi mu robić, senior. Jeśli jesteś naprawdę skoncentrowany, wszystko do ciebie przyjdzie samo. Czy nie powierzyłem ci mojej rezydencji? Kierowcy muszą być zadowoleni, kiedy rozładowują towar. Tylko powiedz mi, co mają robić. Oni to będą robić do momentu, kiedy nie przestaniesz. Synergia, mój przyjacielu. Stwórz system dla ciebie.
Ok, kolejne zadanko wykonane i mamy... A właśnie teraz mamy do zrobienia właśnie Synergy. Wybierz aerodrom jako przeznaczenie do naszego domu. Chyba chodzi o hajsy, nie wiem o co chodzi. Dobra, w takim razie sobie musimy to wybrać. W którym miejscu? Logistic, Warehouse, Statystyk, Black Market, Info. Ja sobie odnajdziemy przycisk. Może odwrotnie, że może z domu musimy zrobić destination do tego. O tak, to było w ten sposób trzeba zrobić. Dalej, wybierz firmę taksówkarską jako do rezydencji. Czyli znowu, tutaj musimy wybrać taksówkarską firmę. Czyli dotąd. Ok. I ostatnie zadanie, wypisz 3600. Aha, czyli prosto, w miejscu już żeśmy to robili, więc zaraz się powinna wyprać. Właściwie, no, mamy już połowę tego taska, więc jeszcze raz. Tak wygląda nasza firma, nasz legalny biznes z bliska. Gdzieś tam w slumsach, na pograniczu centrum miasta. Jakby ktoś pytał, czy tutaj się da przykopać, żeby zrobić sobie drogę na skróty, to zobaczcie, tutaj się nie da budować. Tu jest jakaś taka skarpa i niestety nic z nią nie zrobimy. Musimy jechać wzdłuż tej drogi. Więc ewentualnie moglibyśmy sobie tutaj skrócić trochę czasu. Także to jest kompletnie nieopłacalne. Ewentualnie można by to zrobić wyjazd gdzieś tutaj jeszcze, ale to tam. I tak przecież to musi dojechać jeszcze do magazynów. No i wychylam się na balkonie, paląc papierosa i obserwując ciężarówki, które jeżdżą z dobrem, z tysiącami monet. Czuję, że to dobrze być częścią tej maszyny. Wiele rąk sprawia, że ta praca jest łatwiejsza. Tak, ale ciągle myślę, że można zrobić to jeszcze lepiej. I pan z papierosa zwisa mi papieros z ust. Więcej kierowców? Nie mój przyjacielu, tylko więcej trybików w tej maszynie. Także porusznicy wykonują bardziej zaawansowane zadania. Przygotowałem dla ciebie kilku nowych rezydencji. Wkrótce będziesz ich liderem, a właściwie nowych ludzi. Cezar uśmiecha się, opuszczając papierosa ze swoich ust i rozdeptując go na ziemi. Jeśli bycie liderem takim jak ty wymaga mnie na końcu telefonu, to nie jestem zainteresowany. Powiedz mi, jaka jest różnica, czym się różni od tego jednego trybiku. Nawet nie znam twojego imienia, partnerze. No i tutaj obca odchodzi od telefonu. A, rozumiem twoją frustrację. Może czas, żebym ci się przedstawił formalnie. Także skup się na zadaniach, wkrótce się odezwę, Cesar Garcetti. Także tutaj widzicie, takie są takie też elementy książkowe. Trzeba troszeczkę sobie poczytać. Nie jest tak dużo w sumie. Co my tu mamy? Co tu się dzieje? Storage is full. Czyżby tu nie było drogi? Nie, no jest droga. To co się dzieje? Może za mała ta droga jest. Albo zrobimy sobie może drogę z tej strony jeszcze. No to teraz musi tu być dojazd lepszy. No i mamy tutaj ostatnie dwa taski. Mam zatrudnić sobie kolejnego porucznika, więc tak to zróbmy. Mamy to obory, widzę, są różni. Tutaj, aha, ten coś widzę, nas kosztuje. Ci są darmowi, ale mają jakieś inne cechy. Zobaczcie, on się umie ruszać, umie dostarczać, umie palić budynki. Ty tego nie umiesz, ty jesteś lepszy. A ty umiesz tylko jeździć, a ty umiesz jeszcze opium, umiesz robić deal. Dobra, bierzemy tego chłopka, bo jest z Afryki na razie. Aha, perki jeszcze mają jakieś. Dobra, ty masz tylko siłę, a ty masz na przykład opium cultivator. Okej, dobra, bierzemy ciebie. Pierwszy tak zrobiony i teraz zwiększ lojalność twojego porucznika, zwiększając jego utrzymanie, cokolwiek. Dobra, co możemy nim zrobić? Deliver, move. Dobra, nie mam żadnej opcji. Mogę gdzieś tu zwiększyć go jakoś, jego umiejętności. O, rise. To może dajmy mu ten... to takie tanie, to dajmy mu large'a od razu.
Okej. Zadanie wykonane. Myślę, że to będzie koniec tego odcinka. Zresztą to się mu coś nawet włączyło, co jest dobrym momentem, żeby właśnie sobie to zakończyć. Ciekawy jestem, co to jest. A, kolejny filmiczek. Sobie zobaczymy, co tu jest ciekawego. Aha, to jest nasza willa, nasza rezydencja. Jakiś dzwon. Taki, okej. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za uwagę. Grał z wami GM4 i do zobaczenia. Cześć.